Piękna książka to także papier. Jest on nośnikiem, ale może być też czymś znacznie więcej. Zobaczymy, jak potrafi kształtować oblicze książki, a nawet stawać się samoistnym dziełem sztuki. W jego świat prowadzi nas wyjątkowa osoba, Ewa Latkowska-Rzyska, profesor Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, prowadząca tam pracownię papieru, najwybitniejsza specjalistka w tej dziedzinie w Polsce. My będziemy mieli rzadką okazję obejrzenia tajemnic jej warsztatu. Pierwsze słowo to jest sztuka. Papier musi mieć wartość taką, żeby był sztuką, musi mieć wartość przekazu. Ja zaanektowałam technikę japońską do swojej wypowiedzi i robię książki i papiery techniką japońską. Natomiast duże papiery to jest technika indywidualna, którą opracowałam na potrzeby własnej wypowiedzi. Dlatego, że mam głęboką potrzebę wypowiadania się, i musiałam tak przystosować tą formę, żeby ta materia mnie słuchała. Bo to tak jest, że idziemy za intuicją, ale trzeba tak się nauczyć i tak umieć, żeby się puścić w tą intuicję i w to działanie i żeby nas słuchało. Tutaj mam kilka papierów takich, które są z inną techniką zrobione. To są papiery japońskie, patrz, one są z jednej i z drugiej strony. Bardzo często mają jedną i drugą stronę inną. Ja je eksponowałam w przestrzeni i przestrzenią dla tych papierów też jest książka. Dlatego, że możemy ich dotykać, możemy je przekładać, możemy oglądać dwie strony. I jak potem pokażę swoją książkę, tu pokażę kilka tych papierów. Oj, to są takie... To już się zupełnie inaczej robi. Tu jest, widzisz, zupełnie inna druga strona. Tak to wygląda. Także i bardzo, bardzo lubię robić japońskie papiery. Dostałam dwa razy, czy trzy nawet, nagrodę w Japonii. Mam książkę w Musashino w Tokio, w Musashino University w Library. Dlatego, że Japończykom się bardzo podobał mój papier japoński, bo on jest nie japoński. Bo oni, ja robię od razu, to nie jest malowane na papierze. To jest równocześnie proces twórczy powstaje równocześnie z papierem. Także to nie jest malowane na papierze. To zawsze tłumaczę, dlatego że nawet w książce o tkaninie jest napisane, że ja maluję na papierze. Ja nie robię papieru i nie maluję potem na nim, tylko maluję papierem od razu. Czyli akt twórczy jest głęboką potrzebą realizacji obrazu tego, który siedzi we mnie. Ja muszę to z siebie, muszę to uwolnić. No i to jest akt twórczy. Dlatego robię papiery japońskie, bo to jest... Tego się już nie da zmienić, poprawić. Obraz powstaje od razu z materią. No tu są jeszcze takie dwa. Jedno o księżycu, drugie o lesie. Ja pracuję otoczona naturą. Jesteśmy tutaj w mojej pracowni. Ja uważam, że kontakt z naturą jest bardzo istotny. I używam naturalnych surowców, ale też to, że z każdego okna pokazuje się uroda świata. To dla mnie to jest bardzo ważne, bo ja czerpię z tego patrzenia. Dla mnie to, co widzę, świadomość widzenia, umiejętność przełożenia tego na obrazy jest bardzo istotna, bo ja malowałam kiedyś tkaniną, maluję teraz papierem, maluję to, co widzę i zdaję sobie sprawę z tego, co widzę. To są moje książki, które, tak jak powiedziałam, o, one są z tego papieru japońskiego, prawda, są potem zszyte, bo mi było zawsze szkoda tych dwóch stron tego papieru, że tylko jedną miałam eksponować jako obraz, nie. I tutaj, jak to jest, one są inne. To jest książka z modlitwą, ja tu nawet mój wiersz napisałam. Spraw, abyśmy nie pogubili się na mrówczych ścieżkach naszej codzienności. Ona troszkę się odnosi do ikon, do takiego blasku. To jest książka o tym, ale robiłam wiele innych książek. Też książkę
o duszach zwierząt żyjących w lesie. Książki, te co w Japonii dostały nagrodę, to były Z zachodami słońca. Bardzo lubię takie spektakularne. I też jest cała grupa książek, właśnie tych, które mówię, Wilkonia, książki z ilustracjami Szancera, nawet elementarz Grabińskiego, na którym się wychowałam, też był, że się kochało te ilustracje. I wtedy jakby te książki, oczywiście jest ważne, co tam jest napisane, ale też jest jakby następne wejście w tą książkę. To jest ważne, żeby tej książki można było dotknąć, że to jakby jest inna forma. Ja zostałam w takiej książce, która była kolekcją tych moich papierów, ale składałam z tego wizualne opowieści. Jest to książka o życiu, jakby o początku życia. Te formy, które są otwarciem. Oczywiście każdy zobaczy, co będzie chciał zobaczyć. Ja mówię o genezie, ja mówię o tym, czym dla mnie było poszukiwanie formy tej książki. Chciałam zrobić książkę o, tak jak kwiaty się otwierają, prawda, jak wiele światów się otwiera przed nami w ten sposób. Zajmuję się tutaj takim papierem, który jest pozyskiwany bezpośrednio z roślin, bo wszystkie rośliny mogą być zaczątkiem papieru. Tu akurat ten papier, który mam tutaj, będę robić biały papier, jest papierem, który też jest z roślin, ale przygotowany przemysłowo. To jest papier, który, sucha masa papierowa, którą ja przygotuję tutaj. Wszystko, co było papierem, tym papierem może stać się na nowo, ale to jest specjalnie przygotowane do tego, żeby zrobić z tego papier. Także ja to używam blendera, takiego kuchennego, bo to jest forma warsztatowa. W prawdziwych papierach używa się holendra, takiej maszyny rozdrabniającej, bo im jest mniejsze, krótsze są te włókna, tym papier jest bardziej elastyczny i właściwie powinno się używać do takich przemysłowych papierów. Ja reaktywowałam formę warsztatową. Także mój papier wywodzi się z warsztatu. Tutaj tak jak mówię, używam blendera. Pozyskujemy papiery z roślin i też z łyka. To jest bardzo szlachetne. Bardzo szlachetny materiał. Ja to łyko gotuję w łuku sodowym, tam jest na zewnątrz w garku, ale też barwię. Tutaj mamy już łyko morwy białej, które jest ufarbowane. I proszę zobaczyć, ono ma takie włókna, długie włókna ma. Także ono jest bardzo, bardzo przydatne. I ten papier jest elastyczny i naprawdę jest świetny, a poza tym jest też transparentny, także gdybyśmy zrobili z białego, no to, ale taki długi, no trzeba go ubić. Ubijemy go tutaj. Wygląda dosyć tak wygląda. Strach się bać. Biorę młotek. Tutaj. I to jest białe kozo, ono jest wyługowane, ale też farbuje. I to trzeba ubić, właśnie żeby zabezpieczam, no bo jak zacznie... No widzisz, co by miała? Tron we krwi. No już może wystarczy. I teraz znowu rozkręcamy, to będziemy mieli drugi kolor, czerwony. Bierzemy troszeczkę tego tutaj do... No niestety papier to jest woda. To jest woda i trzeba o tym wiedzieć. Zrobimy czerwony.
do papieru dodaję stabilizatora. Tak. No dobrze. To jest sito do papieru, którego ja używam zwykle. Tu je tutaj pomoczymy trochę, żeby ono sobie tutaj było. I suszenie papieru to jest następna przygoda z papierem. Dosyć jest istotny, no bo on jak wyschnie, to musi zejść. Więc to jest geowłóknina, której ja używam. Papier to jest woda. W moim wydaniu trochę ogień i woda, dlatego że ja te łyka wszystkie gotuję. Także to jest troszkę taka kuchnia Baby Jagi. Dobrze, to ja teraz może pokażę, jak się czerpie papier metodą japońską. Papier czerpany metodą europejską to jest, bierze się na raz. Bierze się na raz i to jest papier europejski. Natomiast papier japoński, który tutaj będziemy robić, to można wielokrotnie zanurzać. Tu zrobię jakąś intrygę. Intrygę zrobimy, tak. Intrygę. No dobrze, niech będzie z taką intrygą. Papier ma taką pamięć, więc jak widzieliście, z tamtej strony będzie on inny i z tej strony jest inny. To jest specyfika papieru japońskiego. Potem go tak trzeba tutaj, żeby on przeszedł na te. O. I będzie miał dwie różne strony. W zależności od tego, jakich kolorów użyliśmy. Ja tych papierów używam do książek. Zatrzymuję ten. To jest tylko przykład. Zatrzymuję ten obraz, ale wiele używam. Wiele możliwości, wielu kolorów używam. To nie jest tylko tak, że tutaj dla przykładu podaję te, ale normalnie moja paleta to jest całe pomieszczenie w wannach z kolorami. Można po prostu wysłaniać część, robić. Wzięło się i przesunęło. No dobrze, no, nie będzie. I teraz to jak zdejmiemy, to tutaj będzie tutaj miejsce na intrygę. I teraz tak, dwie części są różne, prawda? Dwie części są różne. I tu też jest inaczej. I to jest tajemnica papieru japońskiego. Tego w wydaniu mojej z nim przygody, że potrafię konstruować takie wizualne opowieści.
ten papier będzie brzydszy, jak wyschnie. Brzydszy w sensie, że tutaj dochodzi to, że on jest wilgotny, wtedy nasycenie kolorów. Akurat no, bazujemy tutaj na kontrastach bieli, czerni, czerwieni. I tak papier japoński powinien być sprasowany. W tym roku jeszcze nie robiłam papierów japońskich, ponieważ się zajmowałam papierem tym własnej. No i teraz odkręcamy. Tak jak podnośnik samochodowy. Wszystko leci. I tutaj się go wiesza i on sobie wyschnie tutaj. Zajmuję się sztuką od, nie wiem, 40 lat na pewno, po skończeniu studiów. I jestem bardzo szczęśliwa, dlatego że to mi daje spełnienie. Spełnienie w życiu, że mam coś do powiedzenia i mówię. Mówię kolorem, mówię materią, kształtuję swoje opowieści. Wielkie szczęście jest, jak zostają odebrane. Kiedy ludzie, oglądając, wchodząc w moje światy, nie muszą nawet czuć podobnie, bo ja nie mam, zajmuję się taką abstrakcją właściwie emocjonalną, więc nie muszę, ale jakoś to się robi czytelne, że ludzie potrafią, jakby mogę się podzielić, a wszyscy szukamy takiej możliwości, żeby się wypowiedzieć i się z kimś dogadać.